tym samym czasie, tak? W Tauronie. Brawo! Czytaj, chłopie, czytaj na głos. Więc proszę bardzo, rada nadzorcza, ten wynagrodzenie, nie wiem, mówicie, to nie my. To nie my? My nie, my tylko stanowiska, my tylko marszałka Sejmu. Czy ja mogę pana zapytać o stan polskiej zbrojeniówki? Rosja i Niemcy dążące do stworzenia układu euroazjatyckiego uznały, że trzeba zamordować pana prezydenta. Dominik Tarczyński kolejny raz po prostu zachował się jak ham na wizji przy okazji, wprowadzając widzów nawet prawicowej szczujni w błąd. Tarczyński przypisuje nowemu rządowi to, co robił rząd PiS, a więc lokowanie swoich na prominentnych stanowiskach. Drze się przy tym w niebogłosy i po prostu wpada w dziki amok. Również dzisiaj pokażemy Państwu, jak Mariusz Błaszczak dosłownie wyśmiał pytanie o stan polskiej zbrojeniówki po 8 latach jego rządu w MON. No to na koniec, skoro o MON mowa, przeniesiemy się na wiec kłamstwa Antoniego Macierewicza. Macierewicz tym razem o rzekomy zamach w Smoleńsku nie oskarża już tylko Rosji, ale także naszych zachodnich sojuszników i chyba nikt nie będzie zdziwiony, że chodzi o Niemców. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Zanim zaczniemy, gorący apel do Państwa i serdeczna prośba o to, by kliknąć łapkę w górę, ten kciuk do góry, który jest poniżej. Dajmy go do góry i napiszmy komentarz, bo tak pomagają nam Państwo docierać do nowej widowni z naszymi materiałami. Za co bardzo dziękujemy. A my nie przedłużamy i zaczynamy dzisiejszy program od kuriozalnych, ale też chamskich scen, jakich doświadczyli widzowie, o ironio, nienormalnej telewizji, a nowego tworu braci Karnowskich. Mowa o telewizji w Polsce, no, gdzie stałymi gośćmi zazwyczaj są prawicowi politycy. To ci, którzy rymują się ze słowem chamstwo, bo gdy brak argumentu, jedynym argumentem jest argument pseudo, oczywiście, darcia się, krzyku i agresji. Znany z tych trzech pojęć, z tych trzech zachowań, Dominik Tarczyński udowodnił, że wszystkie negatywne opinie na jego temat są jak najbardziej zasadne. Oczywiście, będąc u swoich, czytaj u Karnowskich, czyli prawicowej szczujni, najłatwiej zaimponować widzom oczekujących chleba i igrzysk. Tu chlebem jest chamstwo i prymitywny sposób dyskusji. Igrzyskami oczywiście program na żywo, prowadzony przez danego propagandystę Michała Adamczyka. Dodajmy, że ten sam program wydaje, czym chwali się na tej samej antenie, legendarny Samuel Pereira, szeptając do ucha, jak podkręcić emocje, szeptając do ucha, jak zrobić, by było bardziej chamsko, znów udowodnił, że format ten zasługuje na hienę roku. No ale dobrze, nie przedłużając, przejdźmy do meritum. Tam Dominik Tarczyński zarzuca nowemu rządowi dokładnie to samo, co robił stary, bo gdy w nowym jest jakaś refleksja, że no jednak nie do końca powinno być tak, iż lokujemy swoich, chociażby w słynnym totalizatorze sportowym, tu pije do afery, która no wyciekła około miesiąca temu. Tyle tej refleksji w rządzie PiSu nie było przez 8 lat. Jak boli argument pieniędzy Dominika Tarczyńskiego, proszę zobaczyć. Skończyłem jeszcze. Zwolnienia w Polsce w poszczególnych województwach. To też nie wasza wina, tak? Jak to jest możliwe, że w tym samym czasie rząd, i to podaje RMF, nie PiS, rząd wycofuje się i porzuca pomysł 60 tysięcy kwoty wolnej. Także oczywiście nie wasz problem i nie wasza wina. Nie nasza obietnica. Co więcej, nie nasza obietnica, panie. Ale wasi ludzie w Tauronie. W tym samym czasie, tak? W Tauronie. Dobrze gram w piłkę. W tym roku odnotowano 845 milionów straty. Ale pomimo to, że wasi ludzie w tym Tauronie zaliczyli 845 milionów straty. Proszę powiedzieć nazwisko. Ale się pan nadział teraz, bo wziąłem ze sobą dokument z zarządu, który przyznał sobie 100% podwyżek. Jacy nasi ludzie, panie pośle. Czytaj, chłopie, czytaj na głos. Więc proszę bardzo,
Rada nadzorcza założyła, że podwyżki wynagrodzeń... Nie ma osób z Polski 2050. A skąd proszę nie wprowadzać w błąd. Z kosmosu są, tak? Tutaj nie ma nikogo z Polski 2050. Więc, szanowni państwo, chciałbym dlaczego tylko przekazać informację, że podwyżki wynagrodzeń dla nominatów partyjnych w Tauronie do nawet 15-krotności średniej krajowej o 100%. Dlaczego pan kłamie, że są ludzie z Polski 2050? Wydajecie większość rządowi, który to realizuje. Ludzi zwalniają, swoim dają 100% wynagrodzenia i wy mówicie, to nie my. To nie my? My nie. My tylko stanowiska, my tylko marszałka Sejmu, drugą osobę w państwie i to my nie. To nie my jesteśmy odpowiedzialni. Więc wy macie realizować zadania, które Polakom obiecaliście, bo dlatego zostaliście wybrani. I problem polega na tym, że w tym samym czasie, kiedy jest największa fala zwolnień, wasi ludzie z waszej większości, przez was nominowani, dają sobie... Zauważcie państwo, że znaczy to już dawno o tym, od długiego czasu również wy piszecie w komentarzach, że ten krzyk darcie się no jest takim wyciem niemocy pisowców. Nie możemy dłużej drenować Skarbu Państwa, nie możemy dłużej płacić swoim za głosy poprzez obsadzanie ich na prominentnych stanowiskach, no więc będziemy teraz to samo zarzucali nowemu rządowi. Różnica między rządem PiS, a właściwie nie rządem bezprawia i niesprawiedliwości, a koalicją 15 października jest banalnie prosta. Podczas gdy za czasów rządów PiS w Totalizatorze Sportowym, w Spółkach Skarbu Państwa, w PGZ-cie, a więc Polskiej Grupie Zbrojeniowej, pracowały zatrudniane totalne miernoty intelektualne, ludzie bez najmniejszego doświadczenia, z kupionymi dyplomami MBA, jakie pozwalają formalnie zasiadać w spółkach należących do Skarbu Państwa, podczas gdy rządzi kolejce 15 października, no jednak mamy do czynienia ze specjalistami. Niekoniecznie tak było zawsze, faktycznie należy uderzyć się w pierś. Jednak gdy to koalicja 15 października, po tym gdy Onet ujawnił, do jakich nieprawidłowości doszło podczas obsadzania prezesa Totalizatora Sportowego, umiała się do tego przyznać, o tyle pisowcy nie potrafią nawet za jedną, nie spółkę, nie firmę, a jedną osobę przeprosić. Nie może im przyznanie się do winy przejść przez gardło, co jest takim spoiwem partii faszystowskich. Tam państwo pamiętacie, że również przyznanie się do winy nie wchodziło w rachubę, bo jednak obalałoby pewien mit, który tworzony jest wokół tych uczciwych, bogobojnych, kradnących z Bogiem na ustach polityków. Jak państwo oceniacie wystąpienie, a właściwie tą farsę Tarczyńskiego, zachęcam do komentowania. Dodajmy, że jest to jedna z tych osób, która była brana pod uwagę, gdy mowa o wyścigu w PiSie o fotel prezydencki. Temat numer dwa dzisiaj to Mariusz Błaszczak i nowe ustalenia telewizji TVN24 w sprawie programu zbrojeniowego 447. Nie chcę państwu spoilerować, ale chodziło w nim o to, że Polska chciała tworzyć już za czasów rządu PO-PSL swój proch, który umożliwiałby produkcję amunicji w Polsce. Kupiono w 2015 roku specjalne maszyny, taki nowoczesny sprzęt do tego, by ten proch w bezpiecznych warunkach tworzyć. PiSowcy jedyne, co mieli zrobić, to wybudować budynek i tamte maszyny zainstalować. Okazało się, że maszyny są, bo kupił je rząd PO-PSL, ale budynków nie ma, choć 8 lat rządził PiS i Błaszczak, ta miernota z MON. No i gdy inne kraje rozumieją, iż produkcja własnej amunicji jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa, no tyle PiSowcy mówili o tym bardzo głośno, nie robiąc nic. Dzisiaj, gdy Błaszczak jest zderzany z pytaniem o własne dyletanctwo, po prostu wyśmiał. Wyśmiał to bezpieczeństwo, wyśmiał to, o czym od dawna bredził, nie robiąc niczego. Jak wygląda konfrontacja Błaszczaka z prawdą o debilizmie w czasie, gdy był szefem MON, naprawdę nie da się tego odzobaczyć. Czy ja mogę pana zapytać o stan polskiej zbrojeniówki? Chce pan, żebym w ciągu 2 minut przedstawił panu stan polskiej zbrojeniówki? Za czasów Prawa i Sprawiedliwości polska zbrojeniówka się rozwijała. Rządzący po zrobieniu audytów twierdzą, że zbrojeniówka wcale nie jest w tak dobrym stanie, a umowy wykonawcze, które zawarł pan z podmiotami zagranicznymi, nie równoważą się z umowami ramowymi, które zawarł pan w Polsce. Dlatego, że realizują program 8 gwiazdek. Dlatego tak mówią. Nie są obiektywni. To są ludzie z nadania politycznego. Namawiałem Mariusza Błaszczaka na dłuższy wywiad. Nie odpowiedział na prośbę.
Miłego dnia życzę. Oczywiście i hasło Bezpieczna Polska to, przypomnę, kampanię i prezydencką sprzed 5 lat, i tą do wyborów parlamentarnych. Cały czas tym hasłem szli na ustach, doskonale sobie zdając sprawę, że podpisując umowę ramową, de facto nie podpisujemy żadnej umowy. Z banalnego powodu, gdyż różnica między umową ramową a umową, z której coś wynika, jest taka, że za ramową nikt niczemu i nikomu nie płaci. Za umowę zwykłą, no jednak należy się jakiś przelew i wykonanie zlecenia. Jednak pisowcom nie zależało na żadnym dozbrajaniu armii, co pokazał Błaszczak swoim ironicznym, podłym i cynicznym uśmiechem, gdy był konfrontowany z prawdą i faktami. Dodajmy też, że ponad 90% konferencji Błaszczaka, gdy podpisywał jakiś dokument, dotyczyło właśnie umów ramowych, o czym sam informował i o czym sam mówił. A szczegóły tej afery już niebawem na antenie TVN24. Nie będę Państwu spoilerował tego programu, ale naprawdę daje on do myślenia, szczególnie gdy mowa o bezpieczeństwie Polski. A skoro my już o nim mówimy, no to czas na temat numer 3, bo przeciwko temu bezpieczeństwu właśnie regularnie i notorycznie, by nie powiedzieć, że permanentnie, działa Antoni Macierewicz, człowiek, który chyba jako jeden z pierwszych nie powinien mieć żadnego immunitetu. Dalej się nim cieszy i dalej w ogóle jest przez kogoś słuchany. Oczywiście ten pisowski motłoch dalej będzie uznawał za autorytet gościa, który najpewniej, jak i dowodzą książki i Tomasza Piątka, i Tomka Rzeczkowskiego, po prostu współpracował i działał na rzecz Rosjan. Tym razem Macierewicz wraca do tezy o zamachu, wręcz można powiedzieć, że radykalizuje swoje poglądy, no bo o ile wcześniej oskarżał o zamach smoleński Rosjan, tym razem ten zamach oskarża także Niemców. Wyobraźcie sobie Państwo, jaki proces myślowy musi zachodzić w głowie człowieka, który łączy zbrodniczy wschód z zachodem, który wysyła uzbrojenie, by walczyć ze wschodnim reżimem. Zdaniem Macierewicza po prostu się połączyli i zaplanowali wspólny zamach na Lecha Kaczyńskiego. Nie wierzycie? To zobaczcie sami. Spotkał się z tajemniczym Rosjaninem i dopiero po 5 dniach poinformował o tym polskie służby specjalne, gdy Rosjanin już zniknął z Polski, ale dał mu jakiś pendrive z danymi, a teraz Antoni Macierewicz dał jakiś pendrive prezydentowi. Na tym pendrive znajdują się najnowsze badania podkomisji. Rosja i Niemcy dążące do stworzenia układu euroazjatyckiego uznały, że trzeba zamordować pana prezydenta. Te 14 lat działań propagandowych Macierewicza i jego współpracowników dały taki efekt, że straciliśmy pewną elementarną ludzką wrażliwość. Myślę, że na to nie powinniśmy pozwolić. Dlatego uważam, że nie tylko nie ma miejsca dla Antoniego Macierewicza na żadnej konferencji prasowej, bo jego miejsce jest w zakładzie karnym, w jednostce odosobnienia, no ewentualnie w jakimś szpitalu leczniczym, gdzie mógłby przejść jakąś diagnozę swojego myślenia, swojej postawy, tak by po prostu go odciąć od wszelkich możliwości działania na niekorzyść państwa. Co leży na sercu tym, którzy dzisiaj mają dylemat, czy zabrać mu immunitet. Jaki proces przeszkadza temu, by jak najszybciej poddać pod głosowanie wniosek o to, by odebrać mu ten parasol ochronny? To przecież oczywiste i proste, banalne jak budowa cepa. To powinno się odbyć właśnie dlatego, że zależy nowemu rządowi na bezpieczeństwie państwa, a nie na tym, by ktoś, kto stanowi zagrożenie dla tego bezpieczeństwa, nadal bezkarnie chodził, brał udział w hucpach, w tych miesięcznicach smoleńskich i szerzył swoje patologiczne kłamstwa. A co Państwo o tym sądzicie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. To na koniec gorący apel ode mnie. Oczywiście o to, by kliknąć subskrybuj nasz kanał, bo dzięki Państwa subskrypcji nadal go rozwijamy i wspólnie z Wami tworzymy archiwum głupoty i debilizmu, bezprawia i niesprawiedliwości. Zachęcam także do czytania naszego magazynu czechpress.pl, gdzie nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Równie bardzo zapraszam na nasz Facebook, też czechpress.pl. Tam jest nas już ponad 6 tysięcy ludzi. Dobrego i spokojnego dnia. Ja się jeszcze z Państwem nie żegnam, bo zapraszam na godzinę 14:30 na drugie wydanie podsumowania dnia. Dobrego i spokojnego popołudnia. Do zobaczenia. Czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.